Hello, dzisiaj witam Was prawie z początku świata. Jestem na starym grekokatolickim cmentarzu w Wołosatem. Tu natomiast kiedyś stała cerkiew. No ale dzisiaj w miejscu tej cerkwi stoi taka rzymskokatolicka kapliczka, w której to znajdują się takie oto obrazy. Portret Jana Pawła II, jak to w tego typu miejscach. Pani Bogusława Kranz zaś była sołtyską sąsiednich Ustrzyk Górnych i doprowadziła ona do remontu drogi prowadzącej do Wołosatego. Ta droga jest tam, ale jej nie widać. Mam tu trochę niepotrzebnego sprzętu, bo pozmieniały mi się plany, ale o tym później. I w tymże miejscu sobie zostawię ten sprzęt. Mam nadzieję, że nikt go nie capnie. Dobra, idziemy. Nawet tego nie widać chyba za bardzo. Oh no! Złamała się mądra tabliczka. Ona tu stała na tej, na tym murku. Wybieram się na Tarnicę. Pierwotny plan był taki, że miałem iść szlakiem papieskim tam wzdłuż granicy z Ukrainą, przez Halicz i finalnie na Tarnicę i z powrotem zejść do Wołosatego. Aczkolwiek no nie byłem w górach już ponad 2 miesiące i jakaś taka lampeczka mi się awaryjna w głowie włączyła, że no zluzuj gacie, Mateuszu. Także zluzowałem gacie i idę na Tarnicę, a później Połoniną zejdę do Ustrzyk Górnych. Tam, obok szlaku, jest jakaś inna ścieżka. Częściowo nawet wyjeżdżona kładami. Pewnie, zapewne goprowcy z niej korzystają. Tak by to wyglądało. Uwielbiam ten moment, kiedy wychodzę z lasu na Połoninę. To za każdym razem robi wrażenie.
jakąś godzinkę będę tamtędy szedł na Ustrzyki Górne, a tymczasem idę tutaj na przełęcz pod Tarnicą, czy też pod Tarniczką, bo sama Tarnica jest tutaj. Widać nawet krzyż. Fajny jesienny wiaterek. Ostatni raz na Tarnicy byłem w styczniu ubiegłego roku, 2023. Jest ponad półtora roku temu. Nagrywałem wtedy film Tarnica zimą. Walna była około minus 30 stopni. Bo potem wybrałem się raz jeszcze w listopadzie. Też nagrywałem film na Tarnicy śniegu po pas w listopadzie, czy jakoś tak. Ale wtedy rzeczywiście już tam dużo niżej śniegu było tyle, że nie dało się iść. No i musiałem odpuścić. Wow. Właśnie taką pętlę chciałem zrobić tymi szczytami. Tutaj, 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 tutaj. I do Tarnicy. Ale może jeszcze w tym roku, ale nie wszystko na raz. No, także Tarnica zdobyta po raz kolejny, który to już raz.
raz czwarty. Chyba że czegoś nie pamiętam, ale raczej nie. Nie ponagrywałem tam na szczycie za wiele, bo może nie było jakichś tłumów, ale ale coś tych ludzi tam jednak było. Mamy wrzesień, ale jest przepiękna pogoda, jest jakieś 25 stopni, lekki wiatr, po prostu, a stąd też turyści kręcą się wciąż po połoninach. Dzisiaj dostrzegłem na paśmie granicznym carynki. O tam. Tam jest jedna. O, jeszcze kilka. Tak się zastanawiam, gdzie dokładnie biegnie granica. Szkoda, że nie mam lornetki, bo jeżeli centralnie tu po szczytach, co jest bardzo prawdopodobne, to wypatrzyłbym może słupki graniczne na tych carynkach, ale nie mam lornetki. Bo to aż korci, żeby się tam wybrać. Jak wrócę do siebie, to dokładnie, ale to dokładnie przestudiuję mapę. To może być tak, że ta granica jest gdzieś tam bardziej w głąb. Ale nie. Nie, bo tam obok, tu jak jest połonina, tam obok wystaje wielka rawka i tam jest trójstyk granic Polski, Słowacji oraz Ukrainy. No i to biegnie tam. No nie no, to prawdopodobnie tymi szczytami. Ale jeszcze się upewnię. Bardzo ciekawe ujęcie tarnicy. A obok Pikuj. O tu. Po drugiej stronie zaś mamy połoninę Caryńską. O tu. I zaraz obok połoninę Wetlińską. Historii. Ale nie, to nie wygląda na słup geodezyjny. Właśnie na Pikuju taki jest, w najwyższym jego punkcie oraz na Wielkiej Rawce. Ale tutaj nie jest najwyższy punkt. Ten to raczej nie to. A tam taka kreseczka to prawdopodobnie zapora w Solinie. Ciekawe. No tu jest jeszcze druga poniżej. Kreseczka. Tylko ona jest jakaś taka połyskująca. Może to jakiś budynek. Ciekawe.
i z powrotem do lasu. To już jest poniżej wszelkiej krytyki. Szlak czerwony, jak widać, jest dużo rzadziej wybierany przez turystów. To prawdopodobnie dlatego, że jest on bardzo długi. To jest trasa na ponad 3 godziny, dla niektórych osób na ponad 4 godziny. No i stąd taka sytuacja. Chociaż z drugiej strony szlak niebieski z Wołosatego jest bardzo stromy. On jest krótki, ale coś za coś. No ale... Co poza tym? W sumie to cieszę się, że ten jakiś bezpiecznik mi się w głowie uruchomił i nie poszedłem na Halicz i tam wzdłuż granicy, bo to jest koło drugiej. Przed drugą chyba gdzieś za 15, wyszedłem o 10, no to teraz byłbym dopiero gdzieś właśnie na Haliczu w połowie drogi. Nie czuję się zmęczony jakoś wybitnie. Organizm jednak nie zapomina tak szybko tego typu wysiłku. Ale zdecydowanie lepiej zrobić sobie taką podkładkę pod naprawdę długie trasy. Być może za tydzień, być może za dwa. Tam się wybiorę. Co poza tym? Chwilę mnie nie było, coś koło miesiąca. No ale w ostatnim filmie mówiłem, że może się tak zdarzyć. Sierpień był naprawdę intensywny w pracy. No jak to sierpień w turystyce, w gastro? No i do tego tam różne sprawy prywatne. Wiecie co? Pod tym ostatnim filmem, w którym no mówiłem, że po prostu się zmęczyłem i muszę sobie zrobić przerwę, mój kanał odsubskrybowały bodaj 3 osoby. No nie, według niektórych osób widocznie twórca, osoba publiczna musi być zawsze piękna, gotowa do pracy, nie może się zmęczyć, nie może czasem źle wyglądać. No cóż. Mi nie szkoda, że mnie odsubskrybowali. A nawet mnie to cieszy. Zaś bardzo chciałbym podziękować tym osobom, które dały mi w komentarzach wsparcie. Serdeczne pozdro i dzięki. Ale to jeszcze nie koniec tego filmu. Niedźwiedzia spotkałem na szlaku, na Połoninie Wetlińskiej. Jeszcze ja się nie wiem, tylko mnie drogę przeleciał. Nawet nie widziałam tego, co było na wschodzie. Chodzili, szukali. Też go nie widziałem akurat. Ale szkody robił. No.
droga prowadząca z Ustrzyk Górnych do Wołosatego, która powstała dzięki pani Bogusławie, czy też Bogumile Kranz. A tymczasem ja wracam na cmentarz w Wołosatem po moje rzeczy. Ciekawe, czy tu jeszcze są. Jak ja lubię to espresso, to jest głowa mała. No ale dobra, są sprawy ważne i ważniejsze. Szeroki Wierch. Tutaj dzisiaj byłem, szedłem tym właśnie czerwonym szlakiem do Ustrzyk Górnych i w pewnym momencie patrzyłem na szczyty po drugiej stronie Wołosatego. I to były te szczyty. Te, na których były carynki, te takie małe łąki. I co ciekawe, granica nie biegnie tymi szczytami właśnie, tylko jakimiś szczytami za nimi, które są w ogóle od nich, wyższe. Myślę, że niższe, ale jednak troszkę wyższe. Ciekawe. Beskid Wołosacki, Wołkowe Berdo. Ciekawe. No dobra, nie zmienia to jednak faktu, że te szczyty są w przygranicznym lesie, zewnętrzna granica Unii Europejskiej, nie prowadzi tam żaden szlak, także nie będę się tam pchał i oczywiście nikomu tego nie polecam. No ja to też czasem lubię sobie na bosaka polatać po trawie. Zaś ten gość, ten jeden na bosaka wyszedł na sam szczyt tarnicy. Widziałem go pod szczytem. Jak już schodziłem, on był już prawie na górze. Szacun. A tymczasem dzięki, pozdro i tymczasem.